Zaledwie 3 wieki temu góry uważano za miejsce niebezpieczne, a nie piękne. Jak więc doszło do tego, że nas oczarowały? Dla niektórych życie codzienne stało się bezpieczne i wygodne. Zaczęliśmy szukać emocji gdzie indziej. Chęć odkrywania stała się obsesją. Dzisiejsi poszukiwacze przygód kierują się żądzą zrobienia czegoś, czego nikt wcześniej nie zrobił. Nasze pragnienie bycia pionierami podświadomie pcha nas ku szaleństwu. Prosimy się o niebezpieczeństwo. Płacimy za to. Ryzyko stało się nagrodą samą w sobie. W góry jedziemy w pogoni za adrenaliną. Tak, 50 lat temu zrodziło się kolarstwo górskie. I've missed it so long now.